Witam na kanale Agata B. od kuchni. Dzisiaj przygotujemy choinkę z ciasta francuskiego. Składniki: 1 arkusz ciasta francuskiego, około 370 g, który wcześniej wyjęłam z lodówki, żeby się delikatnie ogrzał, około 250 g kremu czekoladowego, 1 łyżka mleka. Te składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Ciasto delikatnie rozwałkujemy. Do przygotowania choinki można wykorzystać 2 arkusze ciasta. Ponieważ przygotowałam jeden, składam na połowę, żeby zaznaczyć, do którego miejsca będę smarować kremem czekoladowym. Delikatnie dociskamy. Będziemy wycinać choinkę, ale jeszcze włączę piekarnik, żeby nagrzał się do temperatury 200 stopni. Zaznaczamy zarysy choinki, wykorzystuję do tego narzędzia, które mam w domu. Zaczynamy od trzonu choinki, a teraz boki. I po linii odcinamy. Te kawałki odkładamy na bok, wykorzystamy później. Teraz będziemy nacinać poprzeczne paski o szerokości około 2 cm, u mnie grubości trzonka z jednej i z drugiej strony. Nacinamy do trzonu choinki. Można powiedzieć, że gałązki są nacięte. Będziemy zakręcać. Zaczynamy od dołu. Dłuższe skręcamy na 2 razy, a krótsze na raz. Na dużą blachę od piekarnika położyłam papier do pieczenia. Przekładamy choinkę. Na chwilę odkładamy na bok. Z końcówek ciasta wycinamy gwiazdeczki. Jedną większą, a pozostałe mniejsze. Na czubek choinki zakładamy gwiazdkę. Delikatnie dociskamy. Pozostałe gwiazdki kładziemy obok. Przydadzą się do ozdobienia. Dokładnie smarujemy mlekiem, ale tylko w tych miejscach, gdzie nie ma kremu czekoladowego. Wkładamy środkowy ruszt, góra-dół, 200 stopni, pieczemy 15-18 minut. Choinka powinna być z wierzchu zarumieniona. Została minutka, wyciągamy. Choinka gotowa. Możemy zostawić bez dekoracji, bo wygląda bardzo naturalnie, ale możemy dodać kolorów, zrobić na wesoło. Przygotowałam trochę ozdób, cukier puder, czekoladki kolorowe, posypka. Zobaczymy, co wykorzystamy, żeby ładnie wyglądała. Gwiazdeczki posypiemy cukrem pudrem na talerzu i wyłożymy delikatnie, nie za mocno, będą tylko opruszone śniegiem. Zrobiło się już zimowo. Teraz delikatnie opruszymy całą choinkę. Przygotowałam jeszcze troszeczkę miodu, rozsmarowałam na talerzyku. Wymyśliłam, że będę kłaść na miód i wtedy ładnie się przykleją. To jest mój sposób, żeby choinka była kolorowa. Choinka ozdobiona. No to co? Próbujemy. Jedną gałązkę oberwiemy. Tak jak widać, patent przyklejania na miód jest dobry. Drażetki czekoladowe się nie odlepiają. Pychotka. Ciasto francuskie pięknie wyrosło. Choinka wygląda bardzo kolorowo, efektownie. To też dla mnie. O smaku? No chyba każdy wie jaki. To połączenie czekolady, ciasta francuskiego. Pyszne. Smacznego. Do zobaczenia przy następnym filmiku. Zapraszam. A ja oderwę następną gałązkę.